Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Krzemińska i zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnego podcastu Pulsara, w którym porozmawiamy o Słowianach. To też wyjątkowe spotkanie z tego względu, że w studiu mamy historyka, pisarza i popularyzatora historii Kamila Janickiego. Dzień dobry. Witam Ciebie i Państwa. To też wyjątkowe spotkanie, dlatego że we dwoje robimy w tym samym fachu, więc będziemy trochę gadać jak równy z równym niemalże. Będziemy się spierać, nie zgadzać. Będziemy się spierać, nie zgadzać też. Kamil, masz o wiele większy ode mnie rozmach, ilość książek, jesteś szefem portalu Wielka Historia, tak? Tak, tak. Wielka Historia, gdzie wchodzi miesięcznie milion osób i piszesz. Ile ty już tych książek napisałeś? O, trzeba powiedzieć, że muszę policzyć, kilkanaście no będzie, ale już zgubiłem rachubę, obawiam się. No właśnie, ale od myślę, wielu lat już to robię. No w każdym razie szapobarze, to tak ci idzie szybko i sprawnie, a również to, trochę jesteśmy spóźnieni, ale jesteś jednym z tych, którzy zapoczątkowali modę na pisanie o historii chłopstwa w Polsce, bo twoja książka Pańszczyzna była jedną z pierwszych, w 2021 roku. Tak, wyszło, tak, prawda? Tak, była jedną z tych pierwszych i myślę, że dobrze, że ten temat wreszcie wrócił, bo przecież przez wszystkie lata PRL traktowano go jak po prostu no, jakieś polityczne tylko zlecenie, a teraz no, wszyscy wreszcie czujemy, że jesteśmy... No i chłopami, to, tak, że to rzeczywiście no. był sukces, to świadczy ilość sprzedanych egzemplarzy, prawda? 50 tysięcy. Tak, jest to jedna z tych moich bardziej poczytnych książek, ale przede wszystkim myślę, że mam wrażenie, że ta książka trochę dała ludziom do myślenia, dostałem wiele takich komentarzy. To jest ważne. To książki piszemy po to, żeby one przynosiły jakiś efekt, dawały jakieś przemyślenia. No to zobaczymy, jakie będą przemyślenia po twojej najnowszej książce, która chyba ma swoją premierę, tą księgarnianą, 10 tak, tak, października. Myślę, że 10, mniej więcej 10. Mniej więcej. W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, więc jesteśmy tutaj szybsi. Ja już jestem po lekturze i ta książka mi się podoba bardzo. Uważam, że ona taką lukę, która jest od wielu, wielu lat wypełnia. Na półkach mamy bardzo dużo książek o Słowianach, o Wielkiej Lechii. Mam nadzieję, że na twoich półkach ich nie ma. Nie, przepraszam, to nie moje półki, ale półki patrzę rzeczywiście... Patrzę teraz z przerażeniem, jakby w księgarniach są pełne takich książek. I obawiam się, że lektura... nie tylko autorów tych książek, ale też tych, którzy je z wielkim zaaferowaniem i przekonaniem czytają, to lektura twojej książki będzie dla nich jak nóż wbity w plecy, bo tam ani Wielkiej Lechii, ani Wielkiej Słowiańszczyzny, ani Silnego Państwa. No w zasadzie nawet podważasz, że istnienie bogów może nie, ale te nazwy bogów, które mamy też okazują się nie do końca pewne. No po prostu każdy rozdział jest jakimś rozczarowaniem dla takich turbosłowian. Czy jesteś przygotowany na jakiś sparring z nimi? Czy powiem tak, to nie jest, myślę, książka dla osób, które kupują literaturę po to, żeby poczuć się moralnie podbudowanym i żeby sobie zbudować taki obraz idealnego świata. Ja jestem w stanie chyba zrozumieć, skąd ludziom się bierze ta potrzeba, ale ta książka nie jest jakby... Nie sądzę, że ich przekona, nie sądzę, że będzie dla nich ciekawa, ale myślę, że jest druga grupa. Grupa, dla której taka książka może być cenna, ta, która trochę nie wie, co myśleć, bo właśnie tego typu literatura zasypuje księgarnię od wielu lat. Jeśli zwykły odbiorca, lubiący historię, mający z nią ograniczoną styczność, nie siedzący całe życie w literaturze naukowej i archeologicznej, chciałby po prostu się dowiedzieć o Słowianach, to bardzo szybko trafi na książki, które będą po prostu przedstawiać jakąś baśniową, spektakularną, fenomenalną wizję. I jak ta osoba ma odsiać fakty naukowe, historyczne od, no, bzdet, przepraszam, po prostu bzdet. Nie da się tego łatwo zrobić, bo też nasza polska nauka działa w specyficzny sposób. W historii, w archeologii raczej się nie promuje prac, które byłyby przystępne, łatwe do przyswojenia. Jak już ktoś robi karierę naukową na uniwersytetach w Polsce, no to zwykle oczekuje się od niego, żeby jednak pisał w hermetyczny, trudny sposób dla reszty środowiska. I powstają w ten sposób prace fenomenalne. Ja tutaj nie będę udawać, że do tej książki sam odkryłem jakąś nową Amerykę. Ja bazuję na bieżącym stanie wiedzy, ale staram się go przedstawić
przedstawić tak, żeby każdy tą rzecz zrozumiał. No właśnie, żeby... moje pytanie, Kamil, powiedz mi, czy ta lektura tych naukowych tekstów była dla ciebie łatwa? Bo ty jesteś historykiem, jesteś chyba przyzwyczajony do zupełnie innej narracji, do zupełnie innego rodzaju tekstu, prawda, niż ten archeologiczny. Czy to nie było trudny orzech do zgryzienia? Tak, archeologia jest moją trochę takim hobby. Nie jestem archeologiem, jestem historykiem. Natomiast zawsze mediewistyka mi była chyba najbliższa ze wszystkich dziedzin. Nie da się nowocześnie, współcześnie zajmować mediewistyką, patrząc tylko do tych paru kronik, które mamy do najwcześniejszej historii Polski. Dzisiaj mediewistyka, czyli badanie średniowiecza, to jest nierozerwalnie połączone. Nie tylko archeologia, to jest ogromny zbiór różnych nauk, głównie fizycznych, na przykład, nie wiem, palinologia, czyli badania pyłków roślin, które przynoszą fascynujące, przełomowe rezultaty. To jest antropologia fizyczna, czyli badanie kości ludzkich, z którego więcej się dowiemy o tym, jak ludzie żyli, jak wcześniej umierali, na co chorowali, jakie były warunki ich egzystencji, niż z jakiejkolwiek kroniki. Więc tutaj nie da się właściwie opowiadać rzetelnie o wczesnym... No są jeszcze badania DNA. Są badania DNA, które, jak wiesz, w książce mojej są. Starałem się najnowszy jakby ten punkt widzenia przedstawić, ale ja nie wierzę, że badania DNA są tak ważne w tym temacie, jak ludziom się wydaje, bo trochę one są traktowane jak taki święty graal po prostu, że wreszcie zbadamy te antyczne DNA, które możemy wreszcie tam do dziesiątek tysięcy lat wstecz badać i określimy dokładnie, skąd przyszedł pierwszy Słowianin, pierwsza Słowianka. To jest bzdeta. Słowiańskość, jak każda kultura, to jest kwestia przede wszystkim, no już powiedziałem, kultury, zwyczaju, sposobu życia, więc Słowianin to nie jest ten, kto ma konkretne haplogrupy we krwi, to jest ten, kto żyje jak Słowianin i mówi po słowiańsku, więc Słowianinem może zostać ktoś, kto ma właściwie dowolne geny i tak powstaje kultura słowiańska. Ona nie jest... Można powiedzieć, że te najnowsze badania profesora Filurowicza z Poznania trochę to potwierdzają, że rzeczywiście to, co mówisz, że to musi być kultura, że to jest język, to jest sposób życia, sposób zachowania, obyczajowość, a nie geny, bo geny okazały się być takie same jak tych, którzy tutaj mieszkali w początkach pierwszego tysiąclecia. Te badania są trochę przedstawiane w tych informacjach prasowych. Ja rozumiem, że to się tak robi jako wielki przełom, ale one w gruncie rzeczy, jak się porówna z podsumowaniami badań genetycznych, które się ukazywały rok, dwa, trzy temu, nic nie zmieniają. Nawet się nie zwiększyła specjalnie pula tych badanych kości, bo tak krótko powiedzmy, o co chodzi. Nie da się właściwie badać kości słowiańskich. To jest coś, czego mało kto... Bo ich nie ma. Nie ma ich z prostego powodu. Słowianie palili zwłoki swoich zmarłych przed przyjęciem chrześcijaństwa. I to niezwykle konsekwentnie, dodajmy, bo były takie kultury, które czasami się tutaj łamały. Były osoby, które były palone, a inne były chowane szkieletowo, a w przypadku Słowian rzeczywiście... Znaczy, tutaj oczywiście nie ma takiego całkiem zero-jedynkowego przejścia, na przykład na obszarze Słowacji, Czech, mamy dość wczesne pochówki, ale dość, znaczy już z okresów pewnych wpływów chrześcijańskich, sprzed chrystianizacji, ale kiedy już te wpływy są na tyle silne, to jest powiedzmy najwcześniejsze 8 wiek, 9, a początki tej rozpoznawalnej kultury słowiańskiej to jest wiek 6, więc jednak mamy tutaj te 200 lat, z których nie wiemy właściwie nic i w dużym stopniu nie wiadomo nawet, co Słowianie z tymi swoimi zmarłymi robili, bo jest taka wielka strefa bezpochówkowa obejmująca właściwie prawie całą Polskę, gdzie nie wiemy. Nie ma cmentarzysk, nie ma grobowców, nie ma nic, więc możemy tylko zgadywać, jakie te praktyki były, ale w efekcie nie mamy kości, więc to, co się bada, porównuje się kości na przykład z późniejszego średniowiecza z kościami starożytnymi i szuka się między nimi podobieństw, ale mamy tą całą lukę pośrodku, więc mamy te stulecia, gdzie właściwie głównie są pytajniki. No niestety, a też bardzo mi się podobało, a propos tych grobów, których nie mamy, pomysł, jaki ty tłumaczysz, dlaczego ich nie mamy. Że być może wszystkie te kopce, kopczyki, to były takie miejsca, na których stawiano prochy zmarłych. Tak, to jest jedno z wyjaśnień. Ono nie dotyczy całej Polski, ono nie dotyczy wszystkich obszarów, natomiast mamy tą strefę, gdzie Słowianie rzeczywiście sypali kopce, prawdopodobnie grobowe. Koło Krakowa jest sporo takich zachowanych, które być może nawet niektóre miały kształt piramid. Proszę, proszę. Brzmi coś to trochę mnie. Tak, powiedziałoby się szurcko, tak? No bo jak piramidy, to przeróżne szalone tezy się pojawiają, ale po prostu to jest kształt, który jest ceniony przez przeróżne kultury, więc mamy pewne ślady takich
takich obudowań drewnianych, kamiennych, które sugerują, że tych pierwotny kształt to była piramida. Potem one się obsypały, zostały nam tylko takie niziutkie kopczyki. Moim zdaniem kopczyki. To związek z Egiptem. Och, na pewno, tak, na pewno, na 100 000%. Natomiast o co chodzi? Mamy zachowane te kopce, ale bardzo często te kopce są puste. Świetny korątny przykład, kopiec Kraka w Krakowie, który przed II wojną światową właściwie zlikwidowano. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że ten symbol właściwie Krakowa jest fałszywy, bo kopiec Kraka został w latach 30. do prawie zera usunięty. No właśnie dlatego, że szukali tego Kraka. Szukali, tak, tylko że rozwalono ten kopiec i go nie odbudowano, bo wybuchła II wojna światowa, wcześniej nie było funduszy, nie było jasne, co robić dalej. Więc przez kilkanaście lat kopiec Kraka nie istnieje. Go usypano ponownie w latach 50. XX wieku, więc to nie jest nawet już ten sam kopiec Kraka. Nikt nie sypał tej samej ziemi w tym samym punkcie. Ale co tu jest ważne? Nie znaleziono w środku prawie że niczego. Pojedyncze, przypadkowe przedmioty, jakieś monety, ale żadnego pochówku. Więc dzisiaj taka dominująca teza w nauce jest taka, że prawdopodobnie większość tych pochówków trafiało na kurhanie. Był na przykład jakiś słup i na nim stało naczynie. Albo był jakiś domek zmarłych stawiany z drewna właśnie powyżej na kurhanie. No to ani tak jakby samoczynnie by nie przetrwało stuleci, ani by nie przetrwało chrystianizacji. Bo co innego po przyjęciu nowej wiary rozkopywać taki kopiec i szukać zwłok, a co innego usunąć na swoiste sanktuarium znajdujące się na szczycie. Więc to tłumaczy, dlaczego te pochówki były niszczone, dlaczego się nie zachowały. Ale to nie dotyczy wszystkiego, bo nie wszędzie były kopce. Kopce to też jest tylko pewna strefa. Z większości Polski nawet tych kopców nie mamy, co jeszcze bardziej tę historię komplikuje. No tak. No, to, co jest też ciekawe i fajnie to podsumowałeś w swojej książce, to są te grody. No bo te grody to też taki wyznacznik słowiańskości. A tu się okazuje, jak przeczytałam, że ani te grody są duże, ani wiadomo tak naprawdę do końca, co z nimi na początku robiono, bo to mogły być refugia, to mogły być miejsca, gdzie mieszkano na stałe. Nie mamy tej odpowiedzi jednoznacznej. Na samym początku nic nie robiono, bo ich nie było. To tak, jest tak, coś tak. Też, no, powiedzmy, że nie w czasach, kiedy już pojawiły się jakieś zręby państwowości i wtedy już wiadomo, po co te grody były. Ale wznoszone. Coś, o czym się bardzo rzadko wspomina, bo mamy wyobrażenie, czym właściwie była ta kultura słowiańska, wybitnie skrzywione na podstawie jakichś filmów, jakiejś starej baśni, no i różnych tych oczywiście takich popularno-naukowych, powiedzmy, książek, tych książek o folklorze, które mieszają po prostu obyczaje wyjątkowo świeże albo zupełnie niehistoryczne z jakimiś strzepami wiedzy. Natomiast w pierwotnej kulturze słowiańskiej, co czyniło Słowianina Słowianinem? Archeolodzy w Polsce przyjmują trzy takie główne kryteria. Pierwsze to jest właśnie palenie zmarłych i palenie na jakieś konkretne sposoby. Drugie to są budynki mieszkalne, czyli niewielkie, kwadratowe ziemianki. Słowianie mieszkają pod ziemią. To jest taki kluczowy wyznacznik słowiańskości. No i wreszcie trzeci to są gliniane garnki, które są wyjątkowo proste. I oczywiście, jak ja powiedziałem, gliniane garnki, to połowa słuchaczy zasnęła, tak? Bo nic tak na pierwszy... No ja nie zasnęłam, ja zatytułowałam moją książkę Grody, garnki i uczeni. A nie bałaś się trochę wtedy, że jednak garnki tak budzą po prostu u odbiorców? Nie był to do końca pierwszy pomysł na ten tytuł, więc jakiś w wyniku debat z wydawnictwem literackim miało być nawiązanie do Cerama, co jakoś tam zadziałało. Czy ja się garnków bałam? Nie, ale pamiętam niejedną rozmowę z różnymi specjalistami, gdzie usłyszałam, że nikt tak paskudnych garnków jak Słowianie nie lepił. Więc rzeczywiście coś w tych garnkach odrzucającego jest. A jeszcze jak przeczytałam, co mnie rozśmieszyło w twojej książce, że ten garnek strasznie dużo wody tracił, ponieważ on nie był szkliwiony, był lepiony byle jak i ręcznie. I że wkopywano go specjalnie w ziemię po to, żeby nie mieć kałuży przy tym dzbanie. Tak, to robiono badania eksperymentalne w Kazimierzu Dolnym właśnie, starając się wytworzyć garnki tamtymi metodami. No, one się okazywały wybitnie niepraktyczne, ale były na te metody, bo jeśli się zagotowało coś tłustego w takim garnku parę razy, to on powstawała taka właściwie powłoka ochronna wewnątrz. A w środku nie było na przykład wyściełane woskiem? Bo to też był taki sposób. Nie mamy takich śladów. No, problem z woskiem jest taki, po pierwsze jest drogi. Tak, no bo tak ogółem później wszelkie świece to jest... to bardzo słowiańskie zajęcie. Oczywiście Słowianie
wegańskie, ale nie w każdej wiosce jest możliwe, nie wszędzie. To jest jednak coś pracochłonnego, a garnki powstają wszędzie. To jest tajemnica tych słowiańskich garnków. One są wyjątkowo proste, więc przedstawiają tą podstawową cechę kultury słowiańskiej. Są samowystarczalne, nie wymagają handlu, nie wymagają dostarczenia żadnych surowców. Każdy może zrobić swój słowiański garnek. Znaczy to jest w ogóle też dla mnie odkrycie twojej książki, czy też takie spostrzeżenie, które sobie zapamiętam, no bo opadają witki, jak nie ma tych wszystkich przywódców wspaniałych, że to te doniesienia sąsiadów trzeba jakoś tam weryfikować, podchodzić do nich krytycznie, bo to wiadomo, opisywanie barbarzyńców zawsze jest jakoś koloryzowane, ale to, że ta kultura jest samowystarczalna. Te garnki są właśnie tego dowodem, ale nie tylko. Tam jest cała masa różnych rzeczy. Ta ziemianka, którą można w miarę szybko zbudować. To, że oni są tacy mobilni, mogą się przenosić z miejsca na miejsce. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy warte aż chwalenia się tym na cały świat, ale to, że nie potrzebujemy korowodów, kupców, którzy nam przywożą te dobra, których wypatrujemy, bo nie umiemy już bez nich żyć, tylko wszystko taki Słowianin był w stanie sobie zrobić we własnym zakresie. Tak, to jest właśnie klucz tej kultury, ale powiem jeszcze jedno zdanie, które oczywiście jak zwykle zrobiłem dygresję i zapomniałem, po co ją zacząłem mówić. Mm-hmm. Zacząłem ją mówić dlatego, bo jak się mówi o tych cechach kultury słowiańskiej, to na przykład czescy archeolodzy mają dłuższą listę i Nada Profantowa, jedna z najwybitniejszych czeskich archeolożek, użyła jednego takiego kryterium, brak grodów. To jest klucz do zrozumienia kultury słowiańskiej, że Słowianie w najwcześniejszym okresie, w przeciwieństwie do innych ludów, nie budują grodów, bo mamy takie wrażenie, że to właśnie Słowianie budują grody, a gdzie indziej to jest może coś takiego przy okazji rzadkiego i tak dalej, a to jest fałsz. Grody u Słowian pojawiają się względnie późno. Mamy kilka takich wczesnych przypadków, ale one są ewenementami. Natomiast na większą skalę grody to jest dopiero schyłek VIII wieku, a głównie wiek IX, więc znowu mamy stulecia od momentu, gdy się pojawiają Słowianie. Dopiero wtedy można się zastanawiać, po co w ogóle te grody są. A to wtedy powstają zarówno te duże, jak i te malutkie, o których pisałeś? Tak, to są dwie jakby takie główne kategorie grodów, gdzie zależności między nimi trochę nie są do końca zrozumiałe. Mamy taką strefę, gdzie są wielkie grody. Na przykład jednym z takich najstarszych grodów jest Trzcinica na Podkarpaciu. Ona jest znana dzisiaj, bo stworzono tam fenomenalny skansen archeologiczny, gdzie po prostu w 2008-2009 roku zbudowano wiele takich chatek, fragmentów wałów. Można sobie samemu zobaczyć, jak wyglądały te budynki. Dodajmy, że tam można sobie też porównać z budynkami, które powstały dużo, dużo wcześniej, tak, bo jeszcze tak. W epoce brązu, kultury otomaniów i Sabony. Które były o wiele większe, bardziej okazałe. Ten skansen miał w ogóle niezwykle pechową historię, bo go skończono budować na początku 2010 roku i potem w tym samym 2010 roku przyszła gigantyczna powódź, która to wszystko zalała i zniszczyła. Ale w każdym razie, więc tam mamy przykład takiego niezwykle wczesnego grodu, to jest około 780 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, bo możemy to z badań dendrochronologicznych dość dokładnie określić. I to był gród wielki, czteroczłonowy, z wieloma bramami, gdzie dotarcie właściwie do tego centralnego Majdanu wymagałoby ogromnego zbrojnego wysiłku. Ale to jest tylko jedna z form grodów. Drugą formą są grody takie bardzo małe, pierścieniowe. One powstają między innymi w Wielkopolsce, na Połabiu, przynajmniej na części Połabia, na Mazowszu. One są maleńkie, mają gigantyczne wały, ale w środku mają na przykład średnicę 20 metrów, tak? No to wyobraźmy sobie, to niektóre są po prostu aż śmiesznie malutkie, tak? No to jest kilkadziesiąt metrów, nie pamiętam górnego limitu, który zwykle przyjmują archeolodzy, ale chyba to jest około 80 metrów średnicy, więc to są konstrukcje maleńkie, gdzie często nie da się wskazać żadnego budynku, albo stoją 4-5 chatynek wewnątrz takiego grudku. I do końca nikt nie wie, dlaczego budowano takie grody, ale też dlaczego istniały tak różne warianty grodów. No i wydaje mi się, że odpowiedź jest dość prosta. Nie było jednego powodu. Na pewno grody nie były tym, co my sobie wyobrażamy. Nie były miastami, nie były nawet osadami. To się pojawia znacznie, znacznie później. Takim grodem, powiedzmy w cudzysłowie miejskim, może być najwcześniejszy Kraków, ale to też nie jest wiek VIII. To jest raczej wiek X. Natomiast gdzie indziej grody mogą być siedzibą wodza, tak? Więc właściwie symbolem jego pozycji, symbolem jego odgrodzenia się od poddanych do jakiegoś stopnia też wywyższenia, bo te grody wielkie, znane z Małopolski, na przykład zwykle się buduje na wzgórzach, więc górują nad krajobrazem. Ale te małe grody mogą mieć też funkcję
O wiele bardziej trywialne i problematyczne jest taka teoria, że były obozami etapowymi do transportu niewolników. Tych niewolników, jeśli gnano lądem na sprzedaż, no to trzeba było ich trzymać w wielkich grodach, bo wtedy gnano ich to nawet po... To zdaje się pomysł profesora Jankowiaka z Nie jestem Oxfordu? Pewien, czy dokładnie ta jedna teza jego jest. Bardzo możliwa. Natomiast profesor Jankowiak z Oxfordu, w ogóle jeden z najwybitniejszych znawców tego zagadnienia, bo ogółem, krótko powiedzmy, dzisiaj właśnie trudno podważać, niewolnictwo jest jedną z podstaw powstania państw słowiańskich. To nie tylko jest teza profesora Jankowiaka, ale tak samo w Czechach ją promowano, że właśnie państwo przemyślidów czeskie nie powstałoby, gdyby nie handel niewolnikami. No dzisiaj to się mówi i też jest wiadomo, że Piastowie tak jak najbardziej handlowali. Ale dalej budzi to kontrowersje. Ile razy ja mówię, że państwo Piastów to właściwie taka organizacja gangsterska, mafijna, to budzi to pewne rezerwy. No ja nie wiem dlaczego. Tak? Ale to tak mówię, to nie dotyczy tylko Polski. W nauce coraz szerzej się przyjmuje, że tak ogółem powstawały te pierwsze państwa. To był impuls, żeby tworzyć struktury zbrojne, które były oparte na wyzysku, na ściąganiu haraczu i na właśnie porywaniu i sprzedawaniu ludzi. I te grudki ludzi. Były tymi miejscami, gdzie zapędzano nałapanych niewolników w drodze na południe. Tak, i to by miało tłumaczyć różnicę w ich skali, bo na przykład w Wielkopolsce niewolników transportowano rzekami. Tam mamy spławne rzeki, mamy Odrę, mamy Wartę, więc grudki leżące nad rzekami mieszczą niewielu tych niewolników, bo na łodzi ile można na jedną łódź niewolników zabrać? 20, maksymalnie 30, bo to jest największy rozmiar takiej dłubanki słowiańskiej. Natomiast na południu w Małopolsce nie transportuje się rzeką. Tylko idą lądem. Dokładnie, idą lądem, więc jednocześnie transport może liczyć kilkuset ludzi. No i wtedy już trzeba o wiele większe struktury. Ale tak jak mówię, to wytłumaczy nam część tych grodów. Nie wierzę, że jest jedno rozwiązanie i to sprawia, że ta historia jest tym ciekawsza. Mm-hmm. No tak, ale historia, no właśnie to też jest ciekawe, bo jesteś, Kamil, historykiem, więc świetnie sobie radzisz. Wiesz, jak czytać teksty historyczne i uderzający jest w tej twojej książce sceptycyzm co do tych tekstów, które opisują Słowian. No, rzeczywiście są to zewnętrzne teksty, są to teksty często, jak się dowiedziałam, osób, które nigdy w życiu na Słowiańszczyźnie nie były, więc jakieś zasłyszane plotki. Ale historykom zdarzało się na podstawie tych tekstów budować gigantyczne teorie. Tak samo jak archeologom na podstawie wykopalisk archeologicznych. No klasycznie mieliśmy taki właściwie wręcz wojenny podział. Ja jeszcze jak studiowałem historię, to dalej były ślady tego podziału, że jakby historyk nie powinien ruszać w ogóle tej archeologii, bo go to nie dotyczy, a archeolog nie powinien dotykać historii. Co nam tworzyło taki właściwie zero-jedynkowy podział, że biorąc dwie książki o tym samym okresie, o tym samym temacie, ale jedna pisana przez historyka, druga przez archeologa, przedstawią kompletnie sprzeczne obrazy sytuacji. No tak się nie da uprawiać nauki, nie da się szukać jakiejś prawdy o historii. No musimy badać takie źródła, które do danego tematu są przydatne, a do tematu wczesnej słowiańszczyzny, bo o czym jest moja książka? Ona sięga mniej więcej do roku 900, więc to jest... Tak, właśnie, proszę Państwa, tam już nie ma nic o Piastach, jeśli Państwo szukają. To jest książka, która zaczyna się powiedzmy w tym IV wieku, prawda? Czy, no może trochę wcześniej. No to musi być wyjaśnienie tej starożytnej genezy, ale przede wszystkim od wieku VI, gdy mamy te pierwsze namacalne, konkretne wiadomości o Słowianach. Do ósmego, do pierwszych państw, które też są tylko tak zaanonsowane, a nie wchodzisz w szczegóły, żeby opisywać poszczególne wydarzenia. Nie, bo to nie ma być historia chronologiczna. W ogóle nie o to mi chodzi, bo bądźmy szczerzy, taka historia w odniesieniu do Słowian byłaby nudna. Dla zwykłego odbiorcy, czy nawet dla historyka. Są takie, ale bądźmy szczerzy, badanie tego, w którym dokładnie roku jakiś tam Neklan na Połabiu z takim a takim księciem niemieckim czy innym margrabią miał takie a inne kontakty, Boże, ja zasypiam tego słuchając, tak, a sam to powiedziałem. Więc to trochę nie o to chodzi. Ta książka ma wyjaśnić, jak żyli Słowianie, kim byli, co sprawiało, że byli Słowianami i co sprawiało, że ich kultura była atrakcyjna. Więc jest rozdział o władzy, ale o władzy jako idei, o tym, jak Słowianie sobą rządzili, jak się organizowali, a nie o jakichś tam pojedynczych wodzach. No właśnie, ale organizowali się bardzo ciekawie, nie tak jak to przedstawiają autorzy książek o Wielkiej Lechii. No tak, ale to jeszcze skończmy to, co powiedziałaś.
ogółem, ja nie wierzę, że da się rzetelnie badać ten okres i tą tematykę opierając się na źródłach historycznych. One są cenne, one są ciekawe, one są często po prostu kuriozalne i zabawne, ale one nam naświetlają bardzo, bardzo niewielki fragment rzeczywistości, bo Słowianie nie mają swojego pisma. To oczywiście jakby zapytać autorów wiadomych książek, to powiedzieliby coś zupełnie innego, ale nie było żadnych run słowiańskich. Poświęciłem w książce, myślę, aż za dużo miejsca na przedstawianie przeróżnych tych absurdalnych teorii na ten temat, bo tak, po prostu tak było naprawdę to... oszustw, mistyfikacji, tak, gdzie tworzono różne tam kamienie z rzekomymi runami, figurki z runami, to wszystko było fałszywe, zmyślone i starczy skrobać odrobinkę i się rozlatuje każda z tych koncepcji. No ale to efekt jest taki. Nie ma pisma słowiańskiego, więc nie mamy żadnego tekstu, gdzie Słowianie sprzed chrześcijaństwa, więc sprzed kontaktu z inną kulturą, powiedzmy dominującą, silniejszą, choć to są wszystko wybitnie kontrowersyjne stwierdzenia, pisaliby o sobie. To, co mamy, teksty słowiańskie, Słowian o Słowianach, to są już autorzy będący mnichami, będący ludźmi kościoła, tworzący kilkadziesiąt przynajmniej lat po chrystianizacji, więc oni mają zupełnie inną perspektywę. Właściwie tak. Już przedstawiają punkt widzenia, niby są Słowianami, ale punkt widzenia mieszany, trochę obcy, trochę swój. A do wcześniejszego okresu mamy tylko wyjątkowo nieliczne źródła obce, ale obce na zasadzie, no jakiś tam skryba siedzi sobie w Konstantynopolu i słyszy, że są najazdy na granicach i opowiada, co z trzeciej, czwartej, piątej ręki się dowiedział. Więc ta wiedza właściwie i bizantyńska, i niemiecka sięga powiedzmy na 200 kilometrów w głąb Słowiańszczyzny maksymalnie. Nie dalej. To, co jest dalej, kompletnie nic nie wiedzą, albo zmyślają, tak? Więc na tej zasadzie, jeśli chcemy pokazać tą rzeczywistość, historia nam tu niezwykle mało powie, więc trzeba pójść do źródeł innego rodzaju. Oczywiście to było trudne, żeby będąc historykiem się w te źródła zagłębiać, tak? Przy tej książce, no tutaj wielką pomocą mi służył doktor Sikorski, który jest Dariusz Sikorski, wybitny znawca i historyk, i archeolog właśnie tej wczesnej doby, niezwykle sceptyczny, znany tak, właśnie, tak, właśnie z tego... Właśnie chciałam powiedzieć, że tu widać w swojej książce, że mieliście, nie wiem, czy on czytał twoją maszynopis, czy rozmawialiście, ale to było czuć... Mieliśmy potem bardzo długą dyskusję, przyznam, ja z pewnym przerażeniem czekałem na jego opinię, bo to jest jednak historyk, który nie boi się mówić wprost i mówić bardzo ostro. Jak ktoś lubi czytać recenzje naukowe, które nie mają żadnych hamulców, to polecam, bo to jest rzadkość. Niestety w polskiej nauce mamy tak, że zwykle się recenzuje pisząc przełomowa praca, wybitna, wprowadziła coś po prostu rewelacyjnego i tak wydana 99% recenzji. Czyli rozumiem, że dostałeś czerwony maszynopis, czy nie? Nie, byłem, powiem tak, no to był to maszynopis, w którym było bardzo dużo pytań, uwag, ale raczej nie uwag na zasadzie błędu. Uwag na zasadzie dyskutowaliśmy. Rozmawialiśmy o różnych naszych spojrzeniach, stanowiskach. Była to dla mnie jedna z po prostu najciekawszych takich dyskusji intelektualnych, powiedziałbym. Ona bardzo wiele pomogła temu tekstowi. Były fragmenty, gdzie rzeczywiście nie przemyślałem czegoś wystarczająco, czy nie. Czy po prostu... powtórzyłeś coś, co... było utrwalone, co? Tutaj też jest zawsze ten oczywiście problem, ale przyznam, że ja wyszedłem z bardzo pozytywnym wrażeniem z tej dyskusji. Wiele mi dała, myślę, że książce wiele dała. Natomiast to jest ważne. Właśnie tutaj nie zdawałem się tylko na swoją wiedzę czy na swoje doświadczenie, bo nie mógłbym. Trzeba po prostu rozumieć swoje też ograniczenia. Natomiast nie można dalej siedzieć w tej po prostu historii, tylko się zamykając na źródła jednego rodzaju pisane, bo to tworzy absurdalny obraz rzeczy. I efekt jest taki, że nie mieliśmy po prostu dotąd żadnej właściwie popularnej książki o Słowianach, dającej jakiś ogólny obraz dla zwykłego odbiorcy, która by nie miała 30, 40, 50 lat. Bo ostatnio taką książkę profesor Leciejewicz, chyba to będzie 1989 rok. No to od tego czasu archeologia została wywrócona do góry nogami. No właśnie, bardzo dużo się działo i też no nie jest łatwo pisać o archeologii, bo to jest stara, rozwijająca się dziedzina, pojawiają się cały czas jakieś nowe rzeczy, to trzeba byłoby uzupełniać. I mam wrażenie, że archeolodzy,
wykonujący ten zawód, niepopularyzatorzy tacy jak my, no mają trochę lęk przed pisaniem syntez. Znaczy, problem jest z archeologią, może nie z archeologią, ale jakby z wykorzystaniem archeologii, taki, że zwykle nie dostrzega się granic metod. Jakby założenie i dla archeologów, którzy opowiadają archeologię, i dla historyków, którzy próbują z tego czerpać, najwygodniej jest przyjąć, że te metody dają konkretny rezultat. Na przykład się mówi popularnie, że badania drewna, badania przyrostu pni pozwalają określić datę z dokładnością do jednej roku. Pory roku, nawet jednej pory roku, tak? Ale żeby naprawdę to wykorzystać, to trzeba wpierw zrozumieć, co to znaczy. Prawda jest taka, że można określić porę roku, ale tylko z bardzo nielicznych gatunków drewna i tylko w idealnych absolutnie okolicznościach, kiedy się zachowała nie tylko drewno, ale też bielmo, ta ostatnia zewnętrzna warstwa, i to się nie zdarza prawie nigdy. Natomiast większość próbek, które są badane, nie ma ostatniej warstwy, więc nie wiemy, z kiedy one są. I stąd się tworzą takie fascynujące teorie, na przykład, że Mieszko I zbudował po prostu swój pałac chrześcijański z kościołem 20 lat przed przyjęciem chrztu, tak? Ale to nie wynika z tego, że on wtedy zbudował, już tak nam mówi archeologia. To wynika z tego, że on to zbudował po tej dacie. Tak? Drewno, bo tu chodzi o to, że w tym pałacu się zachowała jedna belka drewniana, którą się bada. Ale ona jest uszkodzona. Ona nie ma tej zewnętrznej warstwy. Belki bardzo rzadko mają zewnętrzną warstwę drewna. Więc z niej tylko wiemy, nie pamiętam tak z głowy teraz, ale ona chyba mówi, że to jest po 945 roku, że ta belka została wykonana. Ale po 945. Więc musimy wiedzieć, ile takie bielmo może wynosić. A ono może mieć do 20 lat przyrostu drewna. Więc to by pasowało. To by pasowało, dokładnie. I to jest taki jeden przykład, ale właściwie z każdym badaniem archeologicznym jest podobny problem. Jak weźmiemy badania radiowęglowe, musimy rozumieć, co te daty oznaczają, co te poziomy prawdopodobieństwa oznaczają. Więc tu nie chodzi o samo wykorzystanie tych badań. Historycy trochę się ich boją, bo nie mają właśnie tego know-how, gdzie są granice wykorzystania tych metod. Znaczy, tak? Jeszcze weźmy pod uwagę, że do tego dochodzą te rzeczy, o których mówiłeś na początku, a mianowicie metody fizyczne, genetyka, to po prostu robi się taka ilość różnych metod, że pogodzenie tego wszystkiego razem zaczyna być poważnym problemem. No tak, ale mamy tutaj dwa wyjścia. Albo próbujmy sięgnąć do ekspertyzy zewnętrznej, spróbujmy pokazać te badania, ale rozumiejąc nasze ograniczenia, albo udawajmy, że tego nie ma i piszmy to, co pisano 50 lat temu. Nie da się. Tak, moim zdaniem trzeba jednak wykorzystać na tyle, na ile jesteśmy w stanie. A swoją drogą to drewno, które się pojawiło w twojej wypowiedzi, to też jest taki wyznacznik słowiańskości, bo to była kultura drewniano-ziemna, tak można ją nazwać. Tylko to jest bardzo ważna rzecz. Rzeczywiście Słowianie wykorzystują drewno, ale tutaj to myślę nam trochę mówi, jak mamy rozumieć te kultury. Kultura, powiedzieliśmy, nie wynika z genów, nie wynika z tego, czy mamy zielone, czy niebieskie oczy. Ona się rodzi w odpowiedzi na warunki historyczne, środowiskowe. Więc ta kultura słowiańska to jest bardzo samowystarczalna. O, wróciliśmy do twojego pytania sprzed dłuższego czasu, która jest bardzo prosta. Ona odpowiada na potrzeby właściwe dla tego przełomu starożytności i średniowiecza. To są czasy wielkiej epidemii, bo w VI wieku przychodzi dżuma do Europy. To jest pierwsza wielka epidemia dżumy, prawdopodobnie. Nie wiemy, jaka jest jej skala, ale wielu historyków uważa, że mogła być podobna do tej epidemii z XIV stulecia, tylko że wtedy populacja Europy jest dużo mniejsza, więc mamy spadek ludności o 50% w Cesarstwie Bizantyńskim, mamy załamanie warunków klimatycznych, oziębienie, mamy wiele kryzysów głodowych w tym okresie. Ogółem jest to czas wojen, chorób, głodu. I w tych realiach, w realiach też oczu spadu dawnego porządku politycznego, taka kultura, która nie wymaga kontaktu z metropolią, nie wymaga struktury, nie wymaga porządku, jest atrakcyjna, tak. Będąc Słowianinem, można sobie radzić niezależnie od tego, czy jakiś książę zapewnia nam opiekę i dostarcza towary, czy srebro jest w obiegu, czy go nie ma. To tłumaczy, dlaczego Słowianie się nagle pojawiają w ciągu kilkudziesięciu lat w połowie właściwie Europy. Ci Słowianie dwa pokolenia wcześniej byli Hunami, Awarami, Gotami,
ale przyjęli inną kulturę, nawet w ciągu jednego... Byli też starymi mieszkańcami tych tak, części kontynentu, czyli jak jakimiś plemionami, źle powiedziane, ludami germańskimi i różnymi innymi, które czy zamieszkiwały. Czy też tymi, w cudzysłowie, prasłowianami, tylko że całe to poszukiwanie prasłowian, pierwsze słowa nie ma sensu, bo jak tak będziemy szukać, tak szukano w Polsce tradycyjnie, no to dojdziemy do Adama i Ewy, którzy i dochodzono. Też dochodzono, do dzisiaj się dochodzi. Prawda jest taka, przed VI wiekiem oczywiście, że Słowianie mieli, niektórzy Słowianie mieli biologicznych przodków, którzy się posługiwali zbliżonym językiem, którzy mieli jakieś zbliżone rozwiązania kulturowe i widzimy ślady tego. Jest wielka dyskusja, gdzie one są najwyraźniejsze, a gdzie mniej wyraźne. Natomiast... Poleskie błota nim... chyba. To jest jedna z tych teorii, nie jedyna. No, przykładowo profesor Jasiński ostatnio jednak, że nie poleskie błota, tylko jednak nad Morzem Czarnym. Dalej są też mocno teorie, że na ziemiach polskich, koniecznie na ziemiach polskich, no to nasz ukochany autochtonizm, tak? Natomiast wydaje się, że poniekąd wszystkie te teorie można połączyć. Połączyć w tym sensie, że jeśli kultura to jest przede wszystkim właśnie asymilacja, to jest właśnie atrakcyjność wzorców, to te wzorce będą się mieszać, będą się łączyć. Natomiast nie będzie w dosłownym sensie żadnych wcześniejszych Słowian, bo przodkowie Słowian mówią jednak innym językiem. Nikt nie uważa ich za Słowian. Oni sami nie uważają się za Słowian i jednak nie robią... A co rozumiesz przez przodków? Tych, którzy byli... No tych na przykład na tych polskich bagnach. Załóżmy, że te podstawowe wzorce kultury słowiańskiej zrodziły się na polskich bagnach. Jest to prawdopodobny, choć nie jedyny scenariusz. Ale to nie znaczy, że ludzie, którzy tam mieszkają na przykład w wieku III i już budowali niekiedy takie ziemianki zagłębione, podobne do późniejszych słowiańskich, byli Słowianami. Mhm. Jeśli mówili innym językiem, jeśli jednak mieli inną religię, jeśli jednak stykali się z innymi codziennymi wyzwaniami, mieli inny system władzy i nikt nie myślał o nich jako o Słowianach i oni sami nie myśleli o sobie jako o Słowianach. To nie możemy o nich mówić. No to nie byli Słowianami. Nie ma sensu w ogóle doszukiwania się tej kolebki. Słowianie pojawiają się pod taką nazwą w wieku VI i wtedy pojawiają się te wyraźne kryteria, czym kultura słowiańska jest. Czyli rozumiem, że ty tą słowiańskość widzisz jako potrzebę chwili, kulturową potrzebę chwili. W dużym stopniu tak, natomiast widzę ją też jako sztuczną kategorię odpisu. To jest, myślę, wyjątkowo kontrowersyjna rzecz. 99% wszystkich Słowian żyjących we wczesnym średniowieczu nie wiedziało, że jest Słowianami. Nie używali takiej etykiety. O Słowianach mówiono prawie zawsze na granicach, na rubieży. Tam, gdzie Słowianie się stykali z innymi ludami, to tamta nazwa funkcjonowała. I widzimy efekty do dzisiaj. Gdzie widzimy nazwy tego typu? Słowacja, Słowenia, Słowińcy. To są wszystkie te regiony, które były na rubieży z inną kulturą. Czyli tam, gdzie Słowianie graniczyli z Awarami, z Węgrami, z Germanami, a potem Niemcami, tam była potrzeba tego typu identyfikacji, bo tylko tam widziano, że jest możliwy inny wzorzec, że te wzorce ze sobą konkurują, a dzień dzisiejszy Słowian po prostu jest człowiekiem. Co więcej, to też powoduje, że my bardzo mało wiemy, co się działo w tym jądrze, tak nazwijmy, czyli na terenach ziem polskich, na terenach Ukrainy, bo te informacje, które były, to były z tych rubieży i owszem, no mamy jeszcze informacje z terenów Rusi, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, którą ty zauważyłeś w swojej książce, to jest kwestia opisu religii Słowian. Ona właśnie dotyczy opisów, po pierwsze późnych, a jeszcze w dodatku z tych rubieży, bo tak, gdzieś z Rugi i gdzieś właśnie z Rusi. Tak, wyłącznie z rubieży i wyłącznie z okresu, gdzie już mamy silne wpływy zewnętrzne. Więc tu nie chodzi, ja w ogóle nie twierdzę, niekiedy mi się zarzuca, że Słowianie byli ateistami i nie mieli swojej religii. Mieli swoją religię, tylko że prawie wszystko, co o niej wiemy, wszystkie te takie wyobrażenia piękne, złożone, to są informacje z tych dwóch regionów, bardzo późne, przesiąknięte wpływami zewnętrznymi. Bo one są z X wieku? Z którego? Najwcześniejsze są mniej więcej z X wieku, wtedy na przykład Tietmar przy okazji opisu też i państwa Bolesława Chrobrego opisuje pewne strzępy o religii Lutyków na Połabiu. Potem mamy większość tych źródeł, to jest wiek XI-XII, to jest na przykład okres chrystianizacji Pomorza za Bolesława Krzywoustego, więc to są już bardzo właściwie późno. Setki lat po tym, jak chrześcijaństwo dociera na te regiony. Więc jeśli mam na przykład Tryglawa na Pomorzu, przedstawianego dzisiaj jako jedno z podstawowych bóstw słowiańskich, prawie wszystko wskazuje na to, że to jest taka recepcja idei Trójcy Świętej, bo wiadomości o takim Bogu słowiańskim się pojawiają po trzech próbach przyniesienia chrześcijaństwa na Pomorze, po trzech
no, wrogich, zbrojnych akcjach chrystianizacyjnych. Więc tutaj jakby Sławianie muszą coraz bardziej organizować tą swoją religię na wzór chrześcijański, żeby dać odpór tym zewnętrznym wzorcom, jeśli nie chcą ich zaakceptować. Natomiast jeśli się cofniemy wcześniej, ta religia w ogóle inaczej będzie działać. My cały czas próbujemy rozumieć religię słowiańską jako taki antykatolicyzm, antychrześcijaństwo, więc wszelkie wzorce nasze przekładamy na religię Słowian. Jeśli chrześcijanie mieli kapłanów, mieli świątynię, Słowianie też musieli mieć kapłanów, musieli mieć świątynię, musieli mieć osobowych bogów i tak dalej. A ty piszesz, że z tymi świątyniami też tak nie za bardzo. Nie ma właściwie żadnych śladów wczesnych świątyń pogańskich. To nie jest tutaj moja teza. Wielu badaczy w ten sposób rzecz przedstawiało, ale mamy właściwie takie dwa wielkie obozy. Z jednej strony mamy te piękne, fascynujące, barwne książki, gdzie mamy piękne świątynie, tysiące w ogóle świątyń w każdym grodzie, na każdym znamy wzgórzu. Znamy każdego boga z nazwy, dokładnie, z funkcji, tak. Które, czym się opiekuje, wszystko, mitologia, cudownie. Albo drugie spojrzenie, które jest już trochę nie tak kolorowe, że właściwie nie ma żadnych dowodów tych świątyń. Mamy jedną świątynię, o której wiemy, to jest Arkona na Rugi, która... Zdaje się, w morzu leży. Tak, której ślady jeszcze istniały dość wyraźne na początku XX wieku, ale potem się razem z tym cyplem zsypały do morza. Nie wszystkie. Jeszcze mamy tam pewne relikty, są one badane, tam najnowsze badania, do jakich dotarłem, są sprzed kilku lat niemieckie, no ale to są szczątkowe absolutnie relikty. Natomiast wszędzie indziej... Ale akurat w tym miejscu świątynia nie jest dziwna, bo to jest ta granica, o której mówiliśmy, gdzie, gdzie oni już ona widzą... Ona jest bardzo późna, ta świątynia też, tak? No my oni bardziej. Dobrze wiemy ze źródeł pisanych, bo to jest ostatni właściwie bastion tej religii słowiańskiej, no to to, jeśli to już mówimy o XII stuleciu, no to to jest wiele stuleci po tym, jak chrześcijaństwo po raz pierwszy dociera w te regiony. Natomiast gdzie indziej, to co się nazywa świątyniami, to jest po prostu jak archeolodzy znajdą trochę szersze belki i trochę większy plac budynku niż inne, no to przyjmują, że to jest świątynia. Bo pamiętajmy, nie zachowały się żadne domy Słowian, nie zachowały się żadne osady Słowian. Bo mamy takie wyobrażenie, jedziemy do jakiegoś skansenu świetnego, jak Trzcinica, albo tych różnych takich wiosek słowiańskich, grodów słowiańskich dzisiaj budowanych i wydaje nam się, że to się gdzieś zachowało, że to jest z czegoś wzięte. Ale ogółem zachowały się plamy w ziemi. To jest stan zachowania osad słowiańskich. Jest ciemniejsza plama z ziemi, która kiedyś była dnem takiego domu i czasem w wyjątkowych wypadkach będziemy mieć te najniższe belki budynku, ale to tak śladowo zachowane. Pies lub palenisko. No i piec lub palenisko, tak. One się najlepiej zachowują, bo są kamienne albo gliniane, tak? Ale to nie jest tak, że mamy cały budynek. Natomiast wyobrażenie, jak te budynki, jaką miały konstrukcję, to jest gigantyczna dyskusja bez końca. Opisujesz taki eksperyment, prawda? W Czechach bodajże. Tak, tak. W Lounach w Czechach starano się zrekonstruować dwie takie chaty na podstawie dokładnie informacji archeologicznej. Tylko to robiono jeszcze w czasach komuny. Bez dostępu. Nawet wtedy drewno było ciężko zdobyć. Narzędzia było ciężko zdobyć. Dzisiaj by to zrobiono zupełnie inaczej, no mamy przecież ilu fascynatów, rekonstruktorów, ale wtedy takimi, no, siermiężnymi metodami zagoniono trochę studentów, żeby oni spróbowali, jak Słowianie budować. Ale udowodnili, że wcale nie jest łatwo zbudować taką chałupkę słowiańską. Myślę, oni tego nie udowodnili, oni nie przedstawili takiego wniosku. To jest mój wniosek. Jak ja czytałem te badania, one przyjmują trochę formę momentami komiczną, bo rzeczywiście, jak tak się wczytać, bo te badania są takim, no, hermetycznym raportem z pracy. No i na każdym etapie coś wychodzi nie tak. Mają łączyć te elementy strzechy, nie wiedzą czym, nie wiedzą jak, tak? Jak mają to związać? Nie mają wiedzą, że nie mogą użyć gwoździ, bo ogółem z tego okresu z budynków słowiańskich nie zachowują się żadne gwoździe, więc nie może być gwoździ. No to eksperymentują z jakimiś kawałkami kory, z jakimiś trzcinami i tak dalej, no ale to się wszystko rozsypuje. Jak stawiają taki kamienny piec, wydaje się, co prostszego niż ustawić parę kawałków kamienia i w środku piec, no to mało się jeden nie połamał rąk, jak to się wszystko zawaliło, tak? I to jest tego typu komedia pomyłek, która pokazuje, dla Słowian to mogło być proste, ale dla dzisiejszego człowieka, nienawykłego do tego typu warunków, to proste nie jest. Natomiast rzeczywiście, to co my się wykazali dość wiernie, Słowianin, który wiedziałby, co robi, mógł postawić w dwie osoby taką chatę, powiedzmy, w miesiąc, w trzy osoby w trzy tygodnie, więc rzeczywiście można było budować bardzo szybko i w razie potrzeby przenosić się z miejsca na miejsce, ale taka ziemianka słowiańska była użytkowana zwykle przez 10, kilkanaście lat. To nie było siedlisko na całe życie. No tak, ale też ta mobilność jest czymś
cały czas wracam jeszcze do tych wyznaczników słowiańskości. Czy to też jest wyznacznik słowiańskości? Taka mobilność? W najwcześniejszym okresie tak. Tego dalej nie wszyscy archeolodzy się na to zgadzają, bo to wydaje się takie prymitywne. To w ogóle... Ale czy w ogóle należy używać określenia prymitywne? Bo ono, nie wiem, czy to... Nie używa się go już w nauce, tylko że określenie prymitywne, które było bardzo popularne jeszcze powiedzmy 20 lat temu, zostało zastąpione określeniem regresywne, które znaczy dokładnie to samo. Tak? Więc efekt jest taki, że dalej się obracamy w tym samym sporze, że mamy wielkie grono badaczy, którzy właśnie nie chcą dawać jakby trochę pożywki dla uprzedzeń, dla krytyki i pokazywać Słowian jako takich prymitywnych, niezorganizowanych, regresywnych, czy jakkolwiek to ująć. I to trochę tak blokuje różne wątki dyskusji. Więc na przykład dyskusja o tym, jak te chaty słowiańskie wyglądały. Wydaje się, że one w najwcześniejszym okresie były właściwie takimi szałasami, bez pełnych ścian, gdzie te ściany zalepiano gliną i więcej nie było trzeba. No ale nie jest to popularna wersja, bo to dobrze nie wygląda, tak? Fatalnie. Jak spali, nie wiem, czy to byli ci Czesi w zimie w tych szałasach, które sobie zrobili, to Czesi byli? Tak, tak, tak. No to po prostu strasznie marzli, jeśli ktoś zapomniał podrzucić do pieca. Marzli, ale to nawet nie z powodu samego szałasu. Tutaj właśnie jest piękny paradoks, bo oni postawili dwie ziemianki, ale bardzo różne. Pierwsza to był taki najprostszy szałas, zagłębiony w ziemi, wyglądający jak po prostu tak, jakbyśmy widzieli z zewnątrz namiot, tylko że jego podłoga jest zagłębiona jeszcze o metr poniżej ziemi. Natomiast drugie to już była taka bardziej złożona konstrukcja, wyższa, wypasiona, solidniejsza, wypasiona. Ona tak, nawet okna jej zrobili, tak? Przez które wpadał chłód. To chłód to jedno, ale zrobili też taką grubszą strzechę, żeby to wszystko było takie profesjonalne, właśnie tak jak już na XIX-wiecznej wsi. I efekt był taki, że ten szałas był dużo lepszym domem niż ta wypasiona ziemianka, bo w wypasionej ziemiance dym nie chciał wychodzić, bo nie rozumieli wtedy, nie mieli modelu komputerowego, bo komputerów nie mieli, tak? Jak dym będzie się ulatniać, zrobili okna tam, gdzie mi się wydawało, żeby to najwygodniejsze, żeby fajnie światło wpadało. I w efekcie tam non-stop był dym i ten dym też nie wychodził przez dach, bo w tym prostym szałasie strzecha była przepuszczalna. Mhm. Więc odchodził ten dym, po prostu nawet przechodził nie tylko przez otwory, ale po prostu przez całą strzechę. Dało się tam dość wygodnie żyć. W tej drugiej chacie to był horror. Musieli ją przerabiać i do końca wniosek był taki, że tylko klęcząc na podłodze przy samej ziemi dało się wytrzymać. No i to jest poziom... No ale sorry, Kamil, jak sobie myślisz, że żyjesz klęcząc na podłodze i marzniesz w zimie i masz garnki, które przeciekają, to bardzo to regresuje. No dobrze, tylko że to pokazuje, że prostota nie zawsze jest czymś złym. Ten prostszy szałas był dużo szybszy do zbudowania, dużo łatwiejszy do zbudowania. Dało się go przenosić z miejsca na miejsce, w sensie dało się rozebrać część elementów i zbudować podobną ziemiankę w 3 tygodnie gdzie indziej. I wygodniej było w nim niż w tej bardziej złożonej chacie wymagającej 2 razy więcej materiału. Nie zawsze prostota jest czymś negatywnym. W warunkach, gdy to ma być kultura, która się łatwo adaptuje do sytuacji, prostota jest korzystna. Andrzej Buko to jest też jeden z takich naszych świetnie ci znanych archeologów. Tak, ulubieńców powiedzmy. Ulubieńców. Mówił o kulturze w drodze, o takich traperach. Tak, jak najbardziej. To jest znowu kontrowersyjne, bo budzi często u naukowców złe skojarzenia, żeby nie nazywać jakimiś koczownikami tych Słowian, ale poniekąd oni byli koczownikami. Te wioski słowiańskie z wczesnego okresu przenoszą się z miejsca na miejsce. Jeśli bada się szerszy obszar, gdzie jest jakaś wioska słowiańska, to ona będzie na przykład w roku 800 w jednym miejscu, ale w 850 już będzie 2 kilometry dalej, albo 3 kilometry dalej. Czy to było związane z taką ekspansywnym uprawianiem roli i wykorzystywaniem okolicznej przyrody? Do końca tego nie wiemy. Teorie są różne, one mnie nie wszystkie przekonują. Rozmawiałem też z różnymi innymi historykami, archeologami o ich interpretacjach. Też nałóżmy na to czasy późniejsze. Mi dużo dała na przykład praca nad książką właśnie o polskich chłopach nad pańszczyzną dla zrozumienia takich warunków. Przecież ten problem nie znika z upływem wieków. Ogółem w średniowieczu ziemia się tylko wyjaławia. Nie istnieją sposoby efektywnego regenerowania gleby. Nawet jak powstaje trójpolówka, ona tylko spowalnia ten proces. Nie rozumieją wtedy jeszcze ludzie, jak nawozić efektywnie. Nie ma takiej ilości nawozu. Więc efekt jest taki, że trzeba przenosić te gleby, gospodarować kolejne pola. No i się dochodzi. Idzie się 1-2 kilometry do pola. Jest to coś akceptowalnego. Często chłop na folwark idzie kilka kilometrów rano każdego dnia i po zachodzie słońca wraca. Więc czy dla Słowian na przykład naprawdę wygodniejsze było przenieść chatę o kilometr niż przejść ten kilometr?
Więc to nie jest takie oczywiste. Myślę, że to jakby czytników było dużo więcej. Jeśli i tak te chaty trzeba było budować ponownie. Myślę, że to bardziej o to chodzi. One z góry były zakładane jako budowla tymczasowa na kilkanaście lat. No to po kilkunastu lat tak podejmowałeś decyzję. Dobrze, już w tym miejscu i tak nie będziemy mieszkać. Gdzie będzie nam najwygodniej? Gdzie w tym momencie jest najwięcej zwierzyny? Gdzie w tym momencie jest najwięcej roślin? Gdzie są najlepsze pola? Gdzie warunki, nie wiem, gdzie jest mniej podmokle, ale też niezbyt sucho. I więc... się przenosi. I się przenosili, bo i tak by się przenieśli. Bo... No to różni Słowianina tego z wczesnego okresu od chłopa pańszczyźnianego. Dokładnie, że może... Miał wolność i mógł się przenieść. No to się zmienia właściwie przy przyroście ludności. To jest znowu gigantyczny, kontrowersyjny temat, bo tutaj nie mamy trochę nowoczesnych badań. Jest taka wizja, że ci Słowianie się mnożyli jak króliki, tak? No bo to jest ta tradycyjna wizja, skąd się wzięli Słowianie. Cały czas się w nauce ją powtarza, że Słowianie wyszli z jakiejś kolebki, a potem się mnożyli i zajęli pół Europy, tak? I większość badaczy trochę tak bezrefleksyjnie dalej ją przyjmuje. Tylko jeśli to nałożymy na badania nad demografią w całej Europie, to między 500 a 1000 rokiem populacja w ogóle nie rośnie w Europie. To mówi się wręcz o pustkach osadniczych w tym czasie. Pustkach, ale też tak statystycznie, jak na przykład Paolo Malanima, to jest taki świetny włoski demograf historyczny, on twierdzi, że w 500 roku i w 1000 w Europie żyło mniej więcej tyle samo ludzi. I to jest dość typowy pogląd. To nie znaczy, że nigdzie się nie zwiększała populacja. Ale co do zasady, warunki klimatyczne, warunki zdrowotne były takie, że populacje nie mogły się rozmnażać na większą skalę. A w Polsce czy na Słowenii przyjmuje się, że u nas przyrost był po prostu absurdalny. On wynosił... W tych ziemiankach jakoś nie chce mi się wierzyć, że te dzieci dokładnie przetrwały. Jak sobie spróbujemy, ale spróbujmy sobie policzyć, ile tych dzieci musiałoby być, żeby Słowian było w roku 700 w całej Europie 2 miliony, ale już w roku 1000 było ich 8 milionów, tak? No to tutaj... Ale jakiś absurd, tak? Podstawowa odpowiedź moim zdaniem to jest właśnie ta asymilacja kulturowa, że Słowianie nie musieli się mnożyć. Ale to wymaga przemyślenia przeróżnych innych kwestii, bo cała ta kultura słowiańska jest rozumiana jako ta kultura wielkiego demograficznego wzrostu, że ona się niesamowicie zagęszcza. Jako monolit też taki właśnie jako ludnościowy, monolit, tak. Więc też jest to bardzo utrudniające. To jakby, to powiedziałem bardziej, żeby pokazać, jak wiele mamy dalej problemów interpretacyjnych. Natomiast rzeczywiście, gdy to osadnictwo jest gęstsze niż było wcześniej, no to coraz trudniej się przenosić, bo się konkuruje z sąsiednimi osadami. Zaczyna sąsiednimi... się rozpychać. Dokładnie. I wtedy jakby to osadnictwo musi się zatrzymać. I dlatego ci już chłopi średniowieczni nie mogą tak migrować z miejsca na miejsce, chociaż wielu pewnie by chciało. Mm-hmm. No właśnie, to w takim razie wytłumacz się z tytułu cywilizacja, bo tą cywilizację to można na różne sposoby traktować. Rozumiem, że ty traktujesz jako kulturę. W dużym stopniu tak, natomiast nie chciałem użyć słowa kultura, bo mam wrażenie, że w Polsce ono jest zbyt wąsko i trochę tak negatywnie traktowane. Jak te garnki. Jak te garnki, w dużym stopniu, tak. Znaczy z garnkami, dla mnie garnki są czymś fascynującym. Garnki to jest w ogóle podstawa kultury słowiańskiej, też w takim sensie żadnego przedmiotu związanego ze Słowianami nie znaleziono w takiej ilości jak garnków. Żadnego. Nie ma niczego, co by wiązało się z tą kulturą, czego byśmy tyle znajdowali. W niewielkim grodzie można znaleźć 10 tysięcy odłamków ceramiki. W dużym grodzie to mogą być setki tysięcy. Łącznie, gdyby poskładać je w całość, to pewnie do dzisiaj by się zachowało mniej więcej tak z milion albo kilka milionów tych garnków słowiańskich. To sprawia, że ludzie trochę ich nie znoszą, bo idą do muzeum i widzą garnek. Kolejny garnek. I jeszcze 50 identycznych garnków, które... Ale są tacy zboczeńcy jak ja, co te garnki lubią, więc... Ja je lubię, bo one, jeśli zrozumiemy, dlaczego ich tyle jest, dlaczego one są tak podobne, to nam pozwoli docenić właśnie te aspekty kultury słowiańskiej. Natomiast... No, ale wiesz co, ci, którzy chodzą z wykrywaczami metali, nie lubią Słowian wybitnie, bo tam naprawdę tego niewiele, co oni by mogli przy pomocy detektorów znaleźć. To prawda, metal jest tam bardzo niewielką skalę używany, ale na przykład... W Czechach na Słowacji jest ogromny z tym problem, bo tam używano jako rodzaju pieniędzy, płacidła metalowych grzywien. One są znane też z Polski, bo największy skarb tych grzywien znaleziono w Krakowie. Wawelu. Tysiące, nie na Wawelu, ale w pobliżu Wawelu. To jest pod palisadą pierwotnego grodu wawelskiego, ale nie tej górnej części,
części, tylko podgrodzia wawelskiego. I ich znaleziono kilka tysięcy, natomiast głównie tego typu grzywny są znajdywane w Czechach na Słowacji. I to jest bajka dla po prostu detektorystów, bo to fajnie wygląda, bo to łatwo znaleźć, one są zwykle dość duże i nie wiadomo ile jakby ich wyzbierali detektoryści, ale prawdopodobnie dużo więcej niż jest znanych w muzeach. Ale to pomyśl, Kamil, to jacy wolni byli ci Słowianie, jeśli nawet nie interesowały ich pieniądze w tej naszej części i nie było tych pieniędzy zbyt dużo, chociaż te przypływały razem z opłatami za niewolników, prawda? Pojawiały się pieniądze arabskie też poprzez Skandynawów. Wiele sugeruje, że najwcześniejsi Słowianie nie wiązali bogactwa ze srebrem, złotem, z metalami ogółem. I to jest zrozumiałe, bo na Słowiańszczyźnie nie ma ani jednych znanych złóż srebra ani złota w czasach wczesnego średniowiecza. Więc jeśli nie ma nigdzie tego materiału, to on może napływać tylko z zewnątrz. Czyli on jest wybitnie niepraktyczny. Nie da się w żaden sposób koordynować wartości tego surowca, bo go nie ma. I rzeczywiście jest takie zjawisko, że jeszcze u schyłku starożytności te kultury, które wówczas istnieją na ziemiach polskich, czy w ogóle na północnej Słowiańszczyźnie, używają srebra, używają złota. One napływa z obszaru Cesarstwa Rzymskiego, jest cenione. Potem to się nagle urywa. I urywa się nawet tak nie, że Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć, więc srebro przestało napływać. Bardziej to wygląda, że nie było na nie już zapotrzebowania w tym naszym regionie. No to co oni za tych niewolników dostawali? Początkowo nie musieli dostawać, bo ta kultura słowiańska najwcześniejsza jest bardzo zatomizowana. To jest kultura, w której właśnie ta władza nie jest tak ścisła. Nie ma wielkich struktur politycznych, nie mamy ich śladów w każdym razie. A wymiana pewnie była barterowa, prawda? Była barterowa, była na małą skalę. Skalę te osady wczesne słowiańskie są bardzo małe. Zwykła taka wioska słowiańska ma kilka chat. Jak jest 5 chat, to już jest dość duże. 10 chat to jest wielka osada. Do dzisiaj znaleziono pojedyncze przykłady osad, gdzie było więcej niż 10 chat i one są wątpliwe, bo nie wiadomo, czy te chaty istniały jednocześnie. Jest jeden wyjątek w Czechach, gdzie znaleziono rzeczywiście Brzezno, osadę, gdzie tych chat łącznie, według archeologów, mogło być nawet 1000. Nie jednocześnie. W okolicach Pragi? Tak, w okolicach Pragi. I tam była kultura praska? O, cały ten tytuł, termin kultura praska jest, jak doskonale wiesz, wybitnie to jest pole minowe, tak? Kultura praska, ja myślę, że prościej mówmy wczesna kultura słowiańska, bo kulturę praską to nazwę wymyślono w 1940 roku. Czeski historyk ją wymyślił, żeby pokazać, że Słowianie wyszli z Czech. Bo tak, jak my uważamy, że kolebka była u nas... To wiadomo, że archeolodzy Czesi, wymyślają sobie... Tak, ale Czesi uważają, że kolebka Słowian była... u nich, więc nazwali to, więc nazwali to kulturą praską. Natomiast to, co się wydaje kulturą praską, najwcześniejszy przejaw tej kultury mamy dzisiaj rozumiany na obszarze Ukrainy, więc raczej już badacze starają się odchodzić trochę od tego terminu, bo on jest niezwykle śliski. Też dzielenie tych kultur jest sztuczne, bo to jest to, jakie my dzisiaj odnosimy wrażenia z tych garnków. Mnie czasem aż śmieszą te badania garnków, bo można znaleźć dziesiątki prac, że po prostu garnek za garnkiem są opisywane. Tu ma z tej strony tyle cen. Z tej tyle, grubość taka, materiał ma tyle tego pierwiastka w procentach, a tyle tego. Czy jakikolwiek Słowianin tak rozumował? Czy ktoś się zastanawiał, tak ja tutaj muszę mieć 2 milimetry grubiej, żeby to wyszło zgodnie ze stylem tej kultury, jest tak? Jest już 1,5 milimetra, tragedia. No to już nie jest garnek małopolski białej ceramiki, no nie jest, tak? No więc oni oczywiście tak nie rozumowali, tworzyli takie garnki, jak tworzył ojciec, jak ich nauczono, jakie się wydawały wygodne, albo jak im wyszły, tak? Więc na tej zasadzie takie dzielenie bardziej się przydaje archeologom, niż oddaje jakąś rzeczywistość, ale na tej zasadzie czemu my do tego wyszliśmy? Aha, tak, było Brzezno, było tam kilkaset tych chat, do dzisiaj ich znaleziono. To jest ta największa osada. Tak, największa, ale też, jak mówię, chat, znaleziono po prostu ślady ciemniejszej ziemi, gdzie niegdzie pojedyncze belki, a przede wszystkim ślady pieców. I tam rzeczywiście mamy tych pieców chyba 200. Oczywiście kawałków pieców, zburzonych pieców. One dają pewne ciekawe wnioski, bo po piecu można zobaczyć, jak długo ziemianka była używana, bo widać, jak kamienie są przepalone, jak są, no powiedzielibyśmy, zużyte. Tak? Więc to rzeczywiście jest ciekawe, ale to nie ma tam zbyt wielu artefaktów. Bardzo ciężko określić, ile ta osada istniała. Jest jakąś zagadką taką polityczną, skąd w tym jedynym miejscu tylu ludzi. Słuchaj, a po napisaniu tej książki, czy połasiłbyś się, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy coś z nas dzisiaj z tych Słowian zostało? Bo wspomniałeś o tych chłopach pańszczyźnianych, a dzisiaj?
No, oczywiście ta słowiańskość w dużym stopniu jest sztucznym, naukowym, poza językiem, czy politycznym. Poza językiem, tak. Jeśli zapytamy, co naprawdę świadczy o byciu Słowianinem, tak naprawdę to jedno kryterium, które jest niewątpliwe, które jest bezdyskusyjne, to jest właśnie język słowiański. Rzeczywiście języki słowiańskie do dzisiaj są o wiele bardziej podobne do siebie niż języki germańskie czy romańskie. Tutaj niektórzy badacze piszą, że każdy Słowianin może zrozumieć każdego Słowianina. Ja nie mam takiego ucha, powiem szczerze. Ja jak słyszę chorwacki, to się muszę mocno wsłuchiwać, tak? Moja żona no, posługuje się ukraińskim, ale jest z pochodzenia też po części Ukrainką, więc myślę, że to bardziej z tego wynika niż z tego, że ma ucho słowiańskie, tak? Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście języki słowiańskie mają dużo większą tą bazę wspólnego słownictwa. To trochę nam mówi też o tym, że ten język słowiański w tej, powiedzmy, w cudzysłowie pierwotnej formie musiał względnie późno powstać, bo gdyby on miał rzeczywiście tysiące, wiele tysięcy lat, to by się zmieniał, to by się rozwijał, to by miał wiele podgrup, tak jak języki germańskie, tak? Więc to trochę nam też pozwala datować te początki, powiedzmy, kultury słowiańskiej. Więc naprawdę no, język jest cechą. Natomiast to wszystko, co nakładamy na język, to są wpływy. O, znowu wracamy do czegoś, co mówiliśmy godzinę temu. To jest kwestia wpływu środowiska. Dlaczego Słowianie budują z drewna? Zapytałaś o to, ja nie odpowiedziałem, ale teraz odpowiadam. Bo drewno jest pod ręką, bo jest dostępne. To, jak Słowianie żyją, kim są, jest determinowane w dużym stopniu warunkami, w jakich żyją. Nie tylko politycznymi, nie tylko tym upadkiem, powiedzmy w cudzysłowie, cywilizacji, który też jest jakby, no, to jest wielki wytrych, czy upadła cywilizacja, co przez to rozumieć, czy upadek Rzymu był czymś negatywnym. Ja czy myślę, to tylko że, katastrofa, prawda? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że upadek Rzymu miał więcej pozytywów niż negatywów, ale nie wejdziemy już w to, bo to już byłby cały kolejny podcast. Ale tutaj też chodzi o środowisko. Słowianie są ludźmi lasu. To jest taki klucz do ich zrozumienia. Słowianie nie osiedlają się w wysokich górach, nie osiedlają się na obszarach otwartych. Lubią bliskość rzek. Lubią bliskość rzek, ale każdy lubi bliskość rzek, bo chce przeżyć. Woda. Tak? Jest woda, jest transport. Tak, więc takie niektóre wnioski jakby są dość... No to tak mówią archeolodzy, że Słowianie mieszkają nad rzekami. Każdy mieszka nad rzeką. Nie da się zbudować żadnych cywilizacji nie mieszkając nad rzekami. No ale to też sprawia, że gdy Słowianie się rozprzestrzeniają na inne obszary, to ich kultura się niesamowicie zmienia. Jak ja piszę o cywilizacji Słowian, piszę głównie o tych Słowianach na północ od Karpat. Tak, właśnie to też ważne, proszę Państwa, że Kamil pisze o Słowianach na północ od Karpat. Nie ma tam nic o mieszkańcach Bałkanów na przykład, też powiedzmy tych rejonów przedalpejskich. W niektórych rozdziałach jest, na przykład jak o kalendarzu piszę, to trochę jest, ale to jest rozmyślne, bo ponieważ kultura jest determinowana środowiskiem, na Bałkanach środowisko jest zupełnie inne. Jest inna długość okresu wegetacji, jest inna dostępność drewna, więc na przykład na południu Słowianie... To się tłumaczy w nazewnictwie, prawda? To o czym piszesz? Jak najbardziej, ale też tłumaczy się na przykład w tych grodach. Na Bałkanach Słowianie nie budują żadnych grodów, tak? Nie ma tego, kompletnie. Ale to wynika w dużym stopniu z braku dostępności grubych drzew wygodnych do budowy grodów. Tam... Ale mają tam kamienie. Tam właśnie dlatego powstają konstrukcje kamienne, które ciężko odróżnić, gdzie właściwie na Bałkanach śladów tej kultury słowiańskiej w cudzysłowie jest bardzo niewiele, bo trudno jest odróżnić od materialnych kultur wcześniejszych sąsiednich, czy jakkolwiek... Czy równo, żyjących w tym samym czasie. Tak, więc kryteria będą zupełnie inne. Tam nawet jak się mówi o Słowianach, to oni żyją inaczej, myślą inaczej, wierzą w co innego. Więc oczywiście zasługują na potraktowanie, ale to nie są tacy sami Słowianie. Więc ja opowiadam o tym regionie, który niby miałby być w cudzysłowie kolebką. O tym regionie, który my rozumiemy jako kulturę słowiańską. Więc wszystkich Słowian poza językiem łączy co najwyżej wyobrażenia, które powstały w XIX wieku. Tak? Czyli te mity, które obalasz. W dużym stopniu tak, bo ta słowiańskość, tak jak powiedziałem, Słowianie w średniowieczu nie wiedzieli, że byli Słowianami. Gdy dociera już pismo na słowiańszczyznę, to słowiańskość jest wykorzystywana przez jakiś niewielki odsetek elit do budowania poczucia wspólnoty. To jest zawsze jakoś politycznie, ideologicznie motywowane. Zwykły mieszkaniec jakiejś tam wioski nie wie, że jest Słowianinem. Nawet dzisiaj tego nie wie. Robiono takie badania sondażowe na przykład na wsiach na Białorusi, pytając, czy oni mówią, że są stąd pewnie, prawda? To jest jedno, że mówią, że to jest stąd. Ale pytanie było na zasadzie, czy czuje pan większy związek z Polakami, bo oni też są Słowianami, niż na przykład z Litwinami? Tak? Nie, to pewnie nie ma. W ogóle nie było zrozumiałe takie pytanie, tak? No bo w pewnym sensie Litwin to nie jest Słowianin, to jest Bałt, tak? Mhm.
No ale tak samo my się zastanówmy. Czy Litwini wydają nam się bardziej odlegli, kulturowe, obcy niż Białorusini dzisiaj? No nie, odpowiedź jest nie. Nie, nawet wydają nam się bliżsi. Mamy wspólną pewną historię, bardzo trudną historię, tak? Historię, z której my jesteśmy dumni, a oni zauważają pewne problemy, tak? W rodzaju kolonializm, podbój i tak dalej, ale nie wchodźmy w to. Ale jeśli my o tym myślimy, no to jednak nie myślimy kategoriami słowiańskości. Ta słowiańskość jest potrzebna do budowy mitów, do budowy pięknych wyobrażeń, do robienia historii, której nie mamy w pewnym sensie, ale to też moim zdaniem nie jest nam potrzebna. Nie musimy, żeby poprawić sobie nastrój. No właśnie, czy można być dumnym z tego, że byliśmy samowystarczalni, żyliśmy w zgodzie z naturą, nie wiem, uprawialiśmy rodzaj jakiegoś życiowego hygge, byliśmy wolni. W sumie fajnie musiało się im żyć. Ja nie lubię postrzegać historii z perspektywy dumy, bo jeśli będziemy szukać w historii tego, z czego możemy być dumni, no to pominiemy 95% historii, tak? Każdej historii, nie tylko polskiej. Jakbyśmy uprawiali historię w Niemczech, to też myślę, że pominiemy sporą część historii, żeby tylko traktować to, z czego jesteśmy dumni, tak? Nie wiem, czy jest kraj, w którym, który byśmy znaleźli, który nie ma takiego, w 100% byłby dumny. Ja się staram pisać o tym, jak przeszłość wyglądała, a wyciąganie z tego wniosków to jest osobna rzecz, natomiast jest faktem, ta kultura była w średniowieczu niesamowicie wpływowa. To jest kultura, która obejmuje połowę Europy. No w ówczesnej ekumeny trochę mniej, no bo wtedy, tak jak dzisiaj powiedzmy kraje słowiańskie, to jest 53% powierzchni Europy, no ale to jest w dużym stopniu obszary Rosji, które nie były w ogóle zasiedlone we wczesnym średniowieczu. Więc w średniowieczu to jest powiedzmy 1/3 tej ekumeny zamieszkanej części Europy. To jest niezwykle wiele. Mamy tutaj... była wpływowa, ale też była atrakcyjna, i żeby była ją tak przejąć. Wpływowa właśnie w tym sensie. Ludzie garnęli się do tej kultury. Oczywiście to się potem zmienia. Ta kultura była niezwykle cenna w tej pierwotnej formie, w konkretnych okolicznościach. I tak, ona zwyciężyła w tym sensie. Były inne rozwiązania, które zostały odrzucone, a jedyne rozwiązanie, które zostało i które dzisiaj znamy, to jest właśnie słowiańskość. Bo pomyślmy, co wiemy o kulturach z obszaru ziem polskich sprzed nadejścia Słowian. Mamy dzisiaj dyskusję, może to byli Germanie, może nie, ale Celtowie właściwie nic nie trochę. Wiemy. Tak? Może Celtowie, to oczywiście wiele tych hasł, to też słowo Celt to jest jeszcze bardziej problematyczne niż Słowianie. To słowo nic nie znaczy w gruncie rzeczy, bo taka kluczowa rzecz. Podróże garnków to nie jest to samo, co podróże ludzi i idei, tak? Czyli to, że gdzieś był jakiś przedmiot, to nie znaczy, że tam ludzie posługiwali się tym językiem. Bo... A nawet jak mamy kości, to jak mówiliśmy na początku, nie od razu te kości i DNA powie nam, w dokładnie, jakim języku ta osoba mówiła. Bo takie mówiła. Wyobrażenie tych polskich autochtonistów, Józef Kostrzewski tak pisał, mam taką piękną broszurę z 1946 roku, gdzie on tłumaczy, że my, nie tylko, od 4000 lat zamieszkujemy nad Wisłą, ale to właśnie my, Polacy, prawdziwi, najbardziej słowiańscy, wyruszyliśmy do Danii i podbiliśmy Danię 3200 lat temu, bo znaleziono tam garnki takie jak nasze. No to poleciał. Tak? Poleciał, ale to była norma, to była podstawa tego rozumienia, ale to, że gdzieś dociera jakiś wzór kulturowy, jeszcze nie oznacza, że cała kultura tam dociera, więc są obszary, gdzie mogło być tak, że garnki typowe dla Słowian były popularne, ale ich język się nie przyjął, gdzie przyjął się rodzaj pochówku, ale niekoniecznie rodzaj budynku, więc ta granica jest niezwykle trudna do analizy. To jakbyśmy, jakby archeolodzy za 1000 lat przyjmowali, że wszędzie, gdzie były iPhone'y i jeansy, to mówiono po angielsku, tak? No niekoniecznie, no nie tak? Więc na tej zasadzie to wszystko jest jakoś śliskie. To mamy jakby efekt końcowy. Wiemy, gdzie końcowo w pełnym średniowieczu mówiono językami słowiańskimi. Ale nie wiemy, jak mówili, myśleli ludzie 500 lat wcześniej. I o tym jest, proszę Państwa, książka Kamila Janickiego, Cywilizacja Słowian. Serdecznie zapraszamy do lektury tej fascynującej książki, która otwiera oczy i walczy z mitami. Dziękuję Ci bardzo. To ja dziękuję. Cieszymy się, że słuchacie naszych podcastów. Powstają one także dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby do nich dołączyć i skorzystać w pełni z oferty Pulsara, Scientific American oraz Wiedzy i Życia, zajrzyjcie na projektpulsar.pl.